Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 20 czerwca, sobota i postanowiłam Wam nagrać Daily Bloga. Miałam w planie nagrywać go wczoraj, niestety plany mi się pomieszały, pogoda je trochę pokrzyżowała i pewne zdarzenia, o których nie będę tutaj wspominać, dlatego też postanowiłam nagrywać Daily Bloga dzisiaj. Dzisiaj rekreacyjnie wybieram się wraz z rodziną do Sopotu. Co prawda będę na spotkaniu rodzinnym, i niestety tego Wam nie będę w stanie pokazać, ale liczę, że uda mi się pokazać Wam chociaż boczne uliczki Sopotu, trochę Gdyni i mam nadzieję, że trafię nad morze, żeby chociaż w kilku klatkach pokazać Wam to, co mamy najlepszego tutaj w Trójmieście. Ja zaraz wychodzę, bo jest po godzinie 11, wstałam około godziny 10. Dzisiaj sobie pozwoliłam na odespanie troszeczkę, ponieważ pracowałam nad koncepcjami, filmami, grami i tak dalej. Dlatego stwierdziłam, że trochę snu mi się należy. I zaraz wychodzę na autobus. Co prawda dzisiaj jadę bez siostry, tylko właśnie z rodziną. I nie mam za silnych pomocników, więc jadę autobusami. I do Sopotu będę jechać 4 autobusami. Wiem, że wydaje się Wam to dość nieekonomiczne i straszne, ale to nie jest aż tak źle. Myślę, że dzisiaj powinno pójść sprawnie, chociaż jest sobota, więc autobusy kursują trochę rzadziej. Zobaczymy. Ale myślę, że jako spędzanie czasu z rodziną będzie to miłe popołudnie i dzień. Wieczorem mam w planach iść na mszę. Mam nadzieję, że na nią zdążę. Zrobię wszystko, żeby na nią zdążyć. A potem mam trochę pracy na komputerze. W takim razie ja już ruszam w drogę i zabieram Was ze sobą. Właśnie dojechałam do Sopotu. Tak jak Wam wspominałam, nie będę chyba w centrum, bo jadę w sprawach osobistych, ale to, co będę w stanie, to Wam pokażę. Teraz jesteśmy na ulicy Niepodległości. Jak widzicie, pogoda jest taka sobie, raz leje, raz świeci słońce. Taka typowa pogoda w lecie tutaj u nas na północy. Jest nawet przyjemnie ciepło, bo mam całą kurtkę, jest mi okej. Niestety nie mam dzisiaj z domu swojego operatora, czyli siostry, więc nie będziecie Sopotu mało widzieć, bo ktoś musi kamerować. Jestem między Sopotem a Gdańskiem, bliżej Gdańska. Tutaj już idziemy taką fajną alejką nadmorską. Za tymi drzewami już jest tam plaża i morze. Zobaczycie teraz. Przed chwilą lało, a teraz jest pięknie słonecznie. Sobie spacerujemy nad morzem. Może uda mi się Wam pokazać. Ja właśnie dotarłam jak do Gdyni, jak widzicie. Tam w oddali widzicie centrum handlowe Kwiatkowski, a tutaj mamy Batory. Więc tu wpadłam, żeby załatwić pewną sprawę. Jest już 5:30. Postaram się też Wam coś nagrać w środku, ale muszę się zorientować, czy po prostu tam jest możliwość nagrywania. Jak widzicie, plany mi się co chwilę zmieniają. Nie miałam w planie zostawać tutaj w Gdyni, ale muszę pewną sprawę załatwić, więc mówię, zrobię to od razu od ręki. A przy okazji pokażę Wam trochę Gdyni. Oczywiście wielka zmiana planów, bo rzecz, do której chciałam wpaść, jest zamknięta na kilka dni, więc zmierzam już do Rumi. A stamtąd to już prosto do domu. Może Wam jeszcze tylko tak pokażę, to jest ulica Armii Krajowej. Stałe moje miejsce przesiadek. Mamy teraz, zobaczcie, jaką piękną pogodę, bo pogodziło się. I teraz po prostu czekam na autobus. Mamy nawet już elektroniczną tablicę. Wszystko się zmienia. Hej, witajcie ponownie. Jest po godzinie 7:00 i ja już wróciłam do domu. Jak widzieliście, pogoda strasznie się zmieniała.
Przepraszam Was za pewien chaos tych nagrań, ale samej trudno jest mi nagrywać. A tym bardziej, kiedy spędziłam prawie 2 godziny w jedną stronę w autobusach, no to też nie miałam Wam za bardzo co pokazywać. Jak widzieliście, z wejściem do Batorego niestety się nie udało, bo akurat punkt, do którego chciałam pójść, był zamknięty, jak Wam wspomniałam. I po prostu wróciliśmy na autobus. W tej chwili w Radzie jest pięknie słonecznie, ale wiem, że 2 godziny temu lało. Więc dzisiaj pogoda sprawia nam kaprysy. Niestety nie zdążyłam, no, że jest mi okropnie smutno z tego powodu. Ale mam też bardzo dużo pracy. Dlatego też teraz zasiądę do kompa, ale najpierw postanowiłam zjeść kolację, bo przez cały dzień miałam tylko jednego hot doga pusta. No niestety, czasami jak dziś jadę i się zafascynuję, to zapominam nawet, żeby coś zjeść. Dobra, to ja teraz zmierzam do kuchni. Wypiję sobie coś ciepłego i wtedy wyłączam komputer i też Wam pokażę, co będę robić. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy daily vlog Wam przypadnie do gustu i nie będzie chaotyczny, a potem nudny. Ja już troszeczkę odpoczęłam, zjadłam, odpowiedziałam na komentarze, maile. Również troszeczkę pooglądałam filmów na YouTubie i teraz zasiadam do nagrywania. Jak widzicie, mam włączone Simsy. Niestety od wczoraj coś laptop mi nawala, nie wiem co jest, bo do tej pory chodził bezawaryjnie i nie działa mi sterownik dźwięku. Tak jak pewnie zauważyliście, nie ma tej melodyjki, która jest zawsze w mieście i coś czuję, że z tym nagrywaniem dzisiaj będą pewne problemy. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać odcinek na poniedziałek, trzymajmy kciuki. A niestety muszę sobie sama poradzić jak zawsze z wszystkimi sprzętowymi sprawami. Więc później Wam powiem, jak sprawa się rozwiązała. Hej, witajcie ponownie. Jest już przed 10:00. Udało mi się wygrać z tymi sterownikami. Tak więc jest głos i mogę nagrywać dla Was gameplaye. Będę je nagrywać tak długo, aż nie stwierdzę, że chce mi się spać. Moje włosy, jak widzicie, po deszczu takie są średniej jakości. To będę musiała jeszcze głowę umyć. Ale co chciałam powiedzieć, bo jak wróciłam, to byłam trochę zmęczona. Ale dzisiaj jest beznadziejne samopoczucie. Ja jestem tak zmęczona, choć wstałam, jak Wam mówiłam, o godzinie 10:00, ale jestem niesamowicie zmęczona. Nawet mi się spać nie chce, tylko wiecie, jestem taka oklepnięta, nic mi się nie chce. I tak ciężko mi się zabrać do jakiejkolwiek pracy, czy czegokolwiek w ogóle. Ale teraz się zmotywowałam i będę dla Was nagrywać. Chciałam też powiedzieć, że to był bardzo przyjemny dzień. Spędziłam go głównie na świeżym powietrzu, w miłym towarzystwie. Oczywiście standardowo jeszcze pokażę Wam, o której pójdę spać i jeżeli wydarzy się coś ciekawego, to również Wam o tym opowiem. Nie chciałabym się kłaść zbyt wcześnie, bo i tak długo spałam rano, ale nie chcę też na siłę siedzieć, więc po prostu zobaczymy. Pewnie znając mnie, to standardowo vlog się skończy o jakiejś tam pierwszej czy drugiej w nocy, ale nie wiem, czy tutaj dosiedzę. Teraz na pewno trochę zniknę, bo nagrywanie gameplay to jest czasochłonna rzecz. Nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć, ale jest niesamowicie śmieszne niebo. Są chmury dość granatowe, też czasami przybijają błękitne niebo, a do tego mamy takie żółto-mleczno-różowe chmury. Zobaczycie sami. Trochę opada nasz bar, ale no, po prostu niesamowity widok. Wiem, że kamera pewnie tak tego nie odda, ale wow. Cześć, witam Was po raz ostatni. Jak widzicie, jest przed pierwszą nocy i w tym miejscu chciałabym skończyć tego daily vloga. Tak pilnuję się, żeby już mówić vloga, a nie bloga. Mam nadzieję, że taki trochę zwariowany materiał i jedynie przeze mnie nagrywany przypadł Wam do gustu. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału. Zapraszam Was również na kanał z grami. Trzymajcie się, cześć!